Dobry wieczór Państwu. Serdecznie wszystkich witamy na balu studniczkowym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 imieniem generała Stefana Roweckiego Grota w Jędrzejowie. Serdecznie proszę panią dyrektor szkoły Jolantę Jędrzejewską o zabranie głosu. Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszej uroczystości. Witam serdecznie zaproszonych gości. Witam panią dyrektor Annę Kamińską. Witam pana dyrektora Bernarda Suchmiera. Witam ojca proboszcza, kustosza, ojca Wiesława. Witam wychowawców. Witam zaproszone grono pedagogiczne. Witam jeszcze raz wszystkich na dzisiejszej uroczystości. Bardzo serdecznie witam rodziców, maturzystów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 imienia generała Stefana Roweckiego Grota, dziękując równocześnie za państwa zaangażowanie, za zorganizowanie i przygotowanie tej dzisiejszej uroczystości. Gratuluję równocześnie, że państwo dołożyliście wszelkich starań, że wychowaliście i daliście podstawę swoim pociechom, swoim dzieciom do samodzielnego wejścia w życie dorosłe. Oczywiście bardzo serdecznie i nade wszystko gorąco witam aktorów dzisiejszej uroczystości, dzisiejszego wieczoru, a właściwie nocy, wszystkich obecnych tutaj maturzystów z osobami towarzyszącymi. Witam media i jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie. Pozwólcie, że teraz wrócę się właśnie do głównych aktorów dzisiejszej nocy. Kochani, w życiu każdego człowieka są takie chwile wyjątkowe, jedyne i niepowtarzalne. To dzisiejsze wydarzenie na pewno dla was będzie właśnie tą jedyną, niepowtarzalną, wymarzoną chwilą. Bal studniówkowy to właściwie by można powiedzieć jedyny w życiu niepowtarzalny, prawdziwy i dorosły bal. Dlatego życzę wam, abyście się wspaniale bawili, żeby zostały na długie, długie lata niezapomniane wspomnienia właśnie z dzisiejszego balu. Bo to za 100 dni przed wami bardzo poważny egzamin. Egzamin maturalny. Zdanie tego egzaminu maturalnego jest to bardzo duży krok do waszej dorosłości i przede wszystkim odpowiedzialności. Dlatego życzę wam wszelkiej pomyślności na tym egzaminie maturalnym. Życzę, abyście w wytrwałości dążyli do celu, który żeście sobie postawili. Należy pamiętać, że każde marzenie może się spełnić, trzeba po prostu tylko bardzo chcieć. Ale ponieważ jesteśmy tu i teraz, dlatego jeszcze raz życzę wam bardzo udanej, wesołej, szaleńczej, szampańskiej zabawy. A w roku szkolnym 2016-2017 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 imienia generała Stefana Roweckiego Grota bawić się będą następujące klasy. Klasa czwarta TB z panią wychowawczynią, panią Małgorzatą Sosnowską. Klasa czwarta TF z panią wychowawczynią Olgą Kolewińską. Klasa czwarta TG z wychowawczynią panią Renatą Mider. Klasa czwarta TEM z wychowawcą z panem Zbigniewem Marcinkowskim. Klasa czwarta TS z panią wychowawczynią Moniką Bugańską. Bardzo proszę o odczytanie listu przez pana dyrektora Suchmiera
życzeń właściwie od pana starostę Edmunda Kaczmarka. Życzę wam wspaniałej, wesołej zabawy do białego rana. Studniówka jest tylko jeden raz w życiu i takie chwile, jak dzisiejsze, nie powtórzą się nigdy więcej. Niech więc pozostaną w waszej pamięci na zawsze wśród najmilszych wspomnień. Dobrej zabawy i powodzenia na maturze. Starosta jędrzejowski Edmund Kaczmary. Wszystkiego najlepszego. Serdecznie proszę w imieniu uczniów o zabranie głosu Karolinę Garncarską. Studniówka to taki wieczór, który skłania do refleksji i każe rozejrzeć się wokół i zapytać, dzięki komu tu jesteśmy. To właśnie teraz pragniemy na państwa rękę, szanowna dyrekcjo, złożyć słowa gorących podziękowań za wszystko. Za ciepły uśmiech, tak bardzo potrzebny w chwilach zwątpienia. Za stwarzanie rodzinnej atmosfery, za każdą porcję wiedzy przekazaną w technikum. To dzięki wam poznawaliśmy tajemnice, zmienialiśmy swe poglądy i zaopatrywania na otaczający świat. Dojrzewaliśmy. Pragniemy złożyć ukłony w stronę naszych wychowawców. Pani profesor Małgorzaty Sosnowskiej, pani profesor Olgi Cholewińskiej, pani profesor Renaty Mider, pani profesor Moniki Bugajskiej i pana profesora Zbigniewa Marcinkowskiego. Nie byłoby nas tutaj, w tej szkole, gdyby nie nasi rodzice. I również w tym dniu uroczystym pragniemy podziękować za to, że się przez cały czas nami opiekowali, podtrzymywali na duchu w chwilach słabości, przygotowali do życia. Szczególne podziękowania należą się dzisiaj rodzicom, którzy z wielkim zaangażowaniem pomogli nam w przygotowaniu studniówki. Niech ta studniówka dostarczy nam wszystkich wielu wspaniałych wrażeń. Życzymy miłej zabawy. To nieprawda, że byliście niezności. Byliście i jesteście najwspanialszą młodzieżą, z jaką kiedykolwiek mieliśmy do czynienia. Bardzo proszę. Serdecznie prosimy w imieniu rodziców pani Jolanta Grzyb. Szanowna dyrekcja, drodzy nauczyciele i wychowawcy, w imieniu wszystkich rodziców pragnę serdecznie podziękować wam za te lata trudu, które upłynęły nad kształtowaniem tych młodych ludzi. Studniówka to tradycja dla każdego maturzysty. Mamy nadzieję, że pozostanie w pamięci na długie lata, jako piękne przeżycie szkoły średniej. Życzymy wszystkim tu obecnym wesołej i dobrej zabawy. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, żeby nie przedłużać, uważam, że bal studniówkowy dla młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jędrzejowie uważam za otwarty. Poloneza, czas zacząć. Serdecznie prosimy klasy, które tańczą w pierwszej turze, czwartą TB, czwartą TF i czwartą TG o ustawienie się do poloneza.